I po wszystkim. Chociaż jeszcze kilka poranków przede mną, na przykład w czwartek, ale przyznam się, że bardzo się stresowałam i cieszę się, że obok mnie był Tedy, który zdecydowanie rozluźniał atmosferę. Minęło mi to bardzo szybko. Myślę, że mieliśmy też fajnych dzisiaj gości, z którymi można było pogadać o dobrych tematach, o podróżach, o lektorce, o piłce nożnej, choć raczej wtedy słuchaliśmy akurat w tym temacie. Natomiast czekam na kolejne. Mam nadzieję, że się jeszcze rozkręcę, ale no, pierwsze koty za płoty i fajnie, że byłam dzisiaj z Tedy.